Dzisiaj porozmawiamy o typach toksycznych ludzi, których należy unikać i przede wszystkim nie zapraszać do swojego życia. Zainspirowałem się do tego tematu oglądając takiego youtubera z, z menosfery, Richa Coopera, który właśnie o tym miał w filmie. Natomiast ja po prostu postaram się tutaj te typy toksycznych ludzi jakby odnieść do mojego doświadczenia, no bo. Wiadomo, że lepiej mówić o czymś, co się zna, co, z czym się człowiek spotkał. I myślę, że poznacie tutaj wiele archetypów. Pierwszy typ ludzi toksycznych, z którym praktycznie każdy ma do czynienia, są to oczywiście patentowani, chroniczni, kłamcy, mitomani, ściemniacze, kiciarze. I cóż, jest to naprawdę patologiczny typ osobowości, często występujący. Jest to taki człowiek, o którym się mówi, że a, to co ci gada tamten wiesiek, to podziel przez sto, a nawet i przez tysiąc. I to są właśnie tacy ludzie. Jeśli dostatecznie szybko nie wykryjesz, że dana osoba jest mitomanem, bądź po prostu chronicznym kłamcą, nałogowym kłamcą, no to możesz naprawdę znaleźć się w kłopotach. Na przykład wyjść za nią, za mąż, bądź się z nią ożenić. I wtedy no, masz naprawdę przerąbane. Otóż znam człowieka, który właśnie wdepnął Onegdaj w taki galimatias. Poznał na dyskotece dziewczynę, która mu się spodobała. A ta dziewczyna sprawiała wrażenie osoby światowej, obytej w świecie. Mówiła z takim dziwnym akcentem, w sensie po polsku mówiła, ale tak, 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 jakby długo przebywała za granicą. I otóż dowiedział się od niej, że mieszkała w Ameryce tam chyba parę lat. No i cóż, parę miesięcy później, nie wiem, to był chyba niecały rok później, yy, wziął z nią ślub. Minęło parę lat, zdrada, musiał wziąć rozwód, takie tam. I wtedy jakoś w rozmowie ze znajomą tej, tej już jej, jego byłej żony dowiedział się, że przecież Leokadia nigdy nie była w Ameryce. I wtedy to go it hit him. Wtedy dopiero zdał sobie sprawę, że przez parę lat był mężem kompletnej mitomanki, która wmawiała ludziom, żeby się poczuć lepiej, że parę lat mieszkała w Ameryce i nawet udawała akcent. Właśnie, żeby tylko ludzie uwierzyli w to, że że mieszkała w Ameryce, że to w jakiś, jakiś sposób zwiększa, zwiększało jej wartość rynkową. Dla, dla mnie to jest kompletny absurd. Ale tacy są ludzie. Tacy ludzie chodzą po prostu po, po ziemi. Wymyślają sobie jakieś dziwne historie i opowiadają je ludziom. No i właśnie, możecie skończyć tak, że z taką osobą weźmiesz ślub i będziesz żył przez parę lat, nie wiedząc, że właśnie padłeś ofiarą po prostu patologicznego kłamcy i mitomana to jeszcze nic wielu z was pewnie kojarzy Kobolda znanego również jako Borewicz z jebawki czyli bardzo, bardzo niewyjściowy pod względem aparycji osobnik, niegdyś kuc teraz to już w ogóle nie wiadomo co który gdziekolwiek kogokolwiek spotkał zawsze bajerował go różnymi historyjkami ze swojego życia a to, że na przykład jest szefem 15 osób robiących gry i zarabia więcej niż jego starzy razem wzięci, albo to, że ma super dziewczynę, 16-letnią, której nikt nie widział, albo że zarobił krocie na aprecjacji franka, albo bitcoina, nie wiem, cokolwiek, po prostu no, typowy taki ściemniacz. On ci musiał sprzedać tą historykę, właśnie. Jaki, jaki to jest zarobisty. Po prostu bez, bez tego jego dzień byłby stracony. I to jest właśnie pierwsza czerwona flaga pierwszy znak ostrzegawczy, że z takim osobnikiem jest coś nie tak. Kiedy nieproszony opowiada, ile to osiągnięć, o których nikt nie słyszał, znaczy nie, 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 nie jest w stanie zweryfikować, właśnie ma do tej pory. Takich ludzi warto właśnie weryfikować, jeśli mamy możliwości. I postawić ich przed, pod ścianą po prostu i przycisnąć mocno. Wtedy ich skrupulatnie skonstruowany mit wali się w drzazgi. No i jeszcze miałem do czynienia wiele lat temu z taką laską mitomanką, która właśnie też dziwne rzeczy opowiadała. Na szczęście ja wiedziałem, że coś jest z nią nie tak zupełnie, więc ja tam się z nią blisko nie zadawałem, ale cóż, no, moi koledzy naprawdę uwierzyli, że odziedziczyła ogromny spadek i jest w stanie fundować im czy to nagranie płyty, czy ufundować im nową gitarę. Co tam jeszcze. Aha, wykorzystali ją. że znaczy, uwierzyli jej historiki de facto, w, no, w pewien sposób wykorzystali jej mitomaństwo do tego, by pozaciągała kredytów i kupiła im udziały w knajpie. Chyba tak to wyglądało. To znaczy, oni myśleli, że ona po prostu te pieniądze ma, a okazało się, że ona po prostu naciąga instytucje finansowe na udzielenie jej pożyczek. No i tak właśnie jej oszustwo w końcu wyszło na jaw, kiedy dana instytucja finansowa zaczęła się dopytywać odnośnie tej osoby, czy ona tutaj pracuje, i tak dalej. Ponieważ takiej informacje udzielała na tych wyłudzonych wnioskach, wyłudzających wnioskach o kredyty. No typowy właśnie Mitoman, który całe swoje życie zasadniczo podporządkowuje. Właśnie kwestii zmanipulowania ludzi wokół siebie, sprzedania im jakiejś e, historyjki, która stawia tą osobę w lepszym świetle. I co? No i dzięki temu czuję się tak lepiej, tak w większy, tak, takim większym, jakby bardziej obdarzona, atencją wręcz. Tak, to się łączy. To się łączy właśnie z osobowością narcystyczną jak najbardziej. E, aczkolwiek są narcyści, którzy, nie, którzy nie, nie są mitomanami. Po prostu są tak w sobie zakochani, jak na przykład ja, że nie muszą e, do tego dodawać jakichkolwiek bitów. No. Tak, to był pierwszy typ y, właśnie ludzi toksycznych, a więc skońcy i mitomani, cicarze ściemiacze, y, jak zwał, tak zwał. Moim zdaniem, tych ludzi jest łatwo wykryć. I zidentyfikować. Naprawdę trzeba być naprawdę mocno ograniczonym umysłowo, żeby się już po krótkim czasie nie kapnąć, że mamy do czynienia z kimś naprawdę zaburzonym. No, tak było w przypadku Kobolda, którego od razu rozszyfrowałem. Tą laskę to tak gdzieś po pół roku, mniej więcej, ja się z dużo nie spotykałem, ale tak już po pół roku wiedziałem, że z nią jest coś nie tak. Co tam jeszcze? A, no na przykład, miałem na studiach ziomka, który po prostu non stop różne historyki opowiadał, których naprawdę może 10% było prawdą. Ale on był, akurat on był nieszkodliwy. to też, te, też też tutaj byłem, miałem się na baczności. Nie wchodziłem w jakieś choćby relacje biznesowe z takimi ludźmi i właśnie tego należy się wystrzegać. Okej, okay, no i to nas prowadzi do drugiego typu ludzi toksycznych są to tak zwane nałogi zarówno alkoholicy jak i na przykład palacze najbardziej najczęściej spotykany typ nałogu właśnie alkoholicy i palacze a zazwyczaj zarówno alkoholicy jak i palacze to jest jedna i ta sama osoba właśnie a więc nałogowiec który nie jest w stanie w żaden sposób ograniczyć swojego nałogu też palacze marihuany y, też się zdarzają, ale chodzi o to, że marihuana nie jest y, w Polsce legalna. Natomiast właśnie takie używki jak alkohol czy nikotyna są całkowicie legalne, więc taki człowiek on sobie myśli, że on jest kompletnie na legalu, więc może sobie będąc w cudzym domu wyjąć papieroska i nie pytając o pozwolenie, zacząć sobie dymić. I on myśli, że. Właśnie że mu to całkowicie, całkowicie mu wolno, że nikt tutaj z osób obok, niepalących się nie ma prawa oburzyć. No bo jak to tak? Taki człowiek nie stanie sobie odmówić. Jeśli zwrócisz mu uwagę, to on cię zacznie. No właśnie zacznie być wobec sobie toksyczny, zacznie ci ubliżać, na przykład, zacznie się wyzywać, na przykład co. Nie możesz wytrzymać dymka z jakieś takie głupoty. To jest totalna patologia. To jest generalnie kultura rodem z rodzin robotniczo chłopskich bądź coś w tym stylu właśnie, czyli niemożność powstrzymania się od dymka w każdej chwili życia. No ale właśnie w parze idzie z tym alkohol. Tacy ludzie są zazwyczaj również nałogowymi alkoholikami, którzy też nie są w stanie sobie odmówić kieliszka. Tudzież na każdej imprezie muszą walić wódę litrami, czy nawet, nawet tutaj mówię, z, właśnie z, z doświadczenia, z, z, z przebywania z takimi ludźmi. Na festynie, gdzie były dzieci, kobiety z dziećmi, w ogóle festyn rodzinny, taka osoba. Po prostu musi przemycić wódę, bo tam, tam akurat alkohol był zakazany na tym festynie, tak osoba musi przemycić wodę w butelce z kolą i po prostu walić tą wodę. A potem jeszcze jak już, jak już ta woda zacznie działać, to jeszcze ci ubliżać, że kiedyś ośmieliłeś się, wytknąć jej alkoholizm. To ja oczywiście mam na myśli tego łysego knura, z którym grałem w zespole kiedyś, który właśnie w ten sposób zrobił, czyli. W... Na bazie zbożowej w Kielcach, w takim znanym miejscu, gdzie alkohol jest zakazany, po prostu przemycił wódę w butelce z kolą. Tam się wszyscy się po prostu schlali tam z, z, z tego zespołu, w którym grałem. No i właśnie łysy nur zaczął mi w pewnym momencie ubliżać. Ja ci nigdy nie zapomnę, że nazwałeś mnie alkoholikiem. A gość właśnie w tym momencie sam swoim postępowaniem. Jakby udowadnia to, co mu zarzucałem, czyli, że jest po prostu nałogiem, a więc istotą nieco niżej, a może nawet bardzo niżej niż, niż normalny człowiek cywilizowany, który nie jest w stanie powstrzymać swojego nałogu. No, ale są jeszcze inne nałogi, czyli na przykład w sumie z szulerami nigdy nie miałem do czynienia, ale nauk szulerstwa jest bardzo, bardzo mocny u niektórych osób. Nie mam jakby doświadczenia, w jakie, jakie zachowania oni przejawiają, ale podejrzewam, że coś w tym stylu, właśnie jak na przykład, jakbyś skonfrontował Schulera z tym, że na przykład swoją ostatnią wypłatę przepultał, no to na przykład zacznie ci ubliżać, coś w tym stylu, że tylko Bóg może mnie sądzić albo zajmij się swoim życiem, coś tam nie, <grym> coś w tym stylu będą właśnie nałogi gadać. Nie znasz, nie oceniaj tak. Też, no cóż, no ja najczęściej miałem do czynienia z, z alkoholikami i palaczami, i to zazwyczaj w jednej osobie. Szkoda, gadać. Yy, to są śmieci, nie ludzie. No i okej. Okay. Trzeci typ toksycznej osoby, yy, którą należy oczywiście natychmiastowo odsiać ze swojego życia, to są ludzie, których mógłbym nazwać nadzianymi bankrutami. A więc są to ludzie, którzy zapożyczą się nawet. Żeby kupić sobie jakiś, jakąś bajerancką rzecz, ciuch, gadżet, tylko po to, żeby się pokazać. Właśnie w tym ciuszu, w tych butach, na przykład, sportowych w tym, z tym gadżetem, a mimo iż deficyt ich finansów osobistych rośnie i rośnie. Tacy ludzie, po prostu oni mają coś z głową, oni nie są w stanie zarządzać finansami osobistymi, i dla nich nie jest niczym dziwnym, niczym złym zadłużać się i zadłużać, mimo iż bardzo szybko tego długu nie będą w stanie spłacić, tylko po to, właśnie, żeby sprawić wrażenie, że są bogaci, że są nadziani, że są po prostu niebiedni. <grywka> Myślę, nie wiem, czy mieliście do czynienia z takimi ludźmi. To jest, to jest na przykład plaga w Ameryce. W Ameryce to jest naprawdę totalna plaga, ale na przykład w Polsce, jak studiowałem właśnie ekonomię i zarządzanie, to tam były takie, chodziły takie opowieści o biznesmenach, na przykład, którzy starając się o kredyt w banku na przedsięwzięcie, jak już ten kredyt, właśnie tą pierwszą transzę kredytu uzyskali na to przedsięwzięcie w swojej spółce to wydali hajs na, przede wszystkim na drogie samochody firmowe i drogie garnitury, żeby właśnie się pokazać, nie? żeby móc zajechać każdy swoim właśnie nowym BMW firmowym. Natomiast jak przedstawiciel banku, który udzielał kredytu w pewnym momencie skonfrontował ich yy, czy już ich przedsięwzięcie w ogóle jest już zapięte na ostatni guzik, czy mają kontrahentów, dostawców, rynek zbytu, czy to w ogóle już jest legitne? To dla nich to w ogóle to, to były jakieś pytania z kosmosu. No, no jak to? No przecież na wschód, wołowina, czy tam wieprzowina na wschód, będziemy sprzedawać. Dajcie tutaj kredyt, kolejną transzę. Czyli właśnie no, to byli ludzie, którzy. Sądzili, że prowadzenie biznesu to jest właśnie stworzenie wrażenia dobrego, i że samo posiadanie drogiego samochodu i drugiego garnituru to jest właśnie, jakby esencja tego, że przedsięwzięcie biznesowe się powiedzie, bo jakiś to kontrahent by odmówił. Umowy na kupno polskiego żywca od dobrze, yy, dobrze ubranego i z mającego dobrego fryzjera polskiego biznesmena. No, otóż się okazuje, że jednak yy, tak, tak się dochodowego biznesu prowadzić nie da, i bank niestety musiał yy, w, ostatecznie te yy, BMW po prostu yy, zagarnąć jako swoją własność, ponieważ ci biznesmeni nie byli w stanie. Spłacić tego kredytu z dochodów tego przedsięwzięcia w żaden sposób. No, to tylko taka anegdota, ponieważ do tego typu ludzi, a więc nadzianych bankrutów, jeszcze należą tak, zwany, tak, tak zwani przeze mnie chroniczni biedacy. Mam na myśli tutaj ludzi, którzy w jakiś dziwny, tajemniczy sposób przepultowywują pieniądze. I nigdy nie mają na na przykład tak podstawową rzecz, jaka była kiedyś, czyli doładowanie telefonu na karcie prepaid. Jak jeszcze ludzie nie, często używali właśnie prepaidów, to często, z, z, właśnie jak przebywałem właśnie z tym alkoholikiem, zresztą, bo to też ta sama osoba, często prosił mnie, czy on może zadzwonić. Albo czy może, czy może wysłać sms bo brakowa, bo nie miał w ogóle karty doładowanej. To, to na, co on, na, na co on to przepultał? Te 50 zł doładowania na 3 miesiące, Orange? No właśnie, no ciekawe, nie? Nie było dnia. To znaczy to, yy, za każdym razem, jak, jak go spotykałem, to prosił mnie, właśnie, żebym mu użyczył telefonu. Bo ten po prostu. Śmieć nie człowiek. Zwyczajnie zawsze miał zero na koncie. Hello. E, otóż, e, kiedy razem szliśmy do knajpy, to on bez żadnego namysłu po prostu rzucał hajsem do barmana i brał po prostu masowo butelki, e, piwa, wojaki. Nawet i nadal, no dawał na po prostu, żeby, żebyśmy chlali z nim, mimo iż nikt z nas się nie prosił o kolejną kolejkę. Nie? Właśnie w ten sposób mu ginęły pieniądze. Czyli alkoholizm, palactwo, i do tego kompletna nieumiejętność zarządzania finansami osobistymi, czyli po prostu przepultowywanie pieniędzy na alkohol. Jedno się z drugim, jak widać, łączy ale również znam niealkoholików, którzy również nie są w stanie zarządzać finansami osobistymi. Co więcej, nie są w stanie uregulować długów, należności. Zawsze, zawsze coś brakuje. Nawet jak oddają pieniądze, to nigdy nie są w stanie oddać całości kwoty. Tutaj oczywiście wyróżnia się, na przykład wcześniej już wspomniałem, ze mnie kobolt, a więc Borewicz z Jebawki, który nadal wisi w mojej znajomej Leksie CSD. 50 zł. Z tego co wiem, jeszcze tego nie oddał od pięciu lat, ponad 5 lat. To są tacy ludzie. Dla nich kwestia dotrzymywania umów w ogóle nie istnieje. Oni w cywilizowanym, kapitalistycznym społeczeństwie czują się opresjonowani właśnie dlatego, że nam trzeba spłacać długi. Dla nich takie drobnostki, jak oddać pieniądze, które się pożyczyło, to jest w ogóle jakaś patriarchalna opresja. No, co tam jeszcze? Sępiacze właśnie. To yy, właśnie tak sobie wspomniałem, że ludzie, co, ten, ten gość, ten yy, alkoholik, co sępił ode mnie ciągle, żeby móc skorzystać z telefonu, yy, to on też jakby no, reprezentował pewną klasę ludzi znanych jako sępy. Więc ludzie, którzy zawsze sępią. Sępią od ciebie yy, na piwo czy na wino. Też bardzo denerwująca i toksyczna grupa ludzi, ale dawno, dawno z nimi nie miałem do czynienia, z tymi sępami jakoś, ale ja nie mówię o żulach, nie mówię o żulach, tylko mówię po prostu o gościach, którzy są na przykład rzekomo twoimi kolegami, ale jak przychodzi co do czego, na przykład idziecie razem do knajpy, to taki koleś nigdy nie ma pieniędzy przy sobie i zawsze sępi. No i tutaj właśnie jest taka kwestia, czyli koniecznie... Zwróćcie uwagę, żeby się nie otaczać biedakami. W tym sensie, że jeśli pięciu Twoich najbliższych kolegów to biedacy, no to jest praktycznie stuprocentowa szansa, że Ty będziesz tym szóstym. No, także właśnie ludzi, którzy nie są w stanie zarządzać swoimi finansami osobistymi, należy unikać zdecydowanie i przestać z nimi się prowadzać po mieście. Trzeba zwrócić uwagę też na to, żeby kobiety, z którymi się spotykacie, nie sprowadziły na was finansowej ruiny. To jest bardzo niestety smutne, ale jest to nadal prawdopodobny scenariusz w dzisiejszych czasach. Także zawsze zwracajcie uwagę, żeby, żeby laska, na przykład z którą idziecie na randkę, żeby płaciła za siebie. Nigdy nie dajcie się wmanewrować w to, że prawda zaprosicie laskę, na coś tam sobie pozamawia, a potem jej się wydaje, że ty za wszystko zapłacisz. Kurczę, tak, tak nie będzie i tak nie może być. Tak, okej, okay, dobra, na razie zostawiam ten trzeci typ ludzi, tam można jeszcze wiele o tym powiedzieć, ale czwarty typ ludzi toksycznych to są tak zwani chroniczni nieszczęśliwi i chroniczni pechowcy. A więc ludzie, którzy Zawsze dokonują złych wyborów. No, cz Czego by się nie tknęli, zawsze mają życiowego pecha i tak to nazywają, w sensie, że, a, byłem, miałem pecha, nie? nie poszczęściło mi się. Czyli czegokolwiek by ten gość nie robił, zawsze mu to nie wyjdzie i on nie wyciągnie z tego żadnych nauk. Żadnych wniosków, tylko będzie wszystko to zwalał właśnie albo na pecha, albo na innych ludzi. Tutaj właśnie w, w, no myślę, że w, można zauważyć, że w, w, do tej kategorii mogą należeć yy, właśnie nasi koledzy z kategorii drugiej, czyli nałogowcy alkoholicy. Yy. Którzy przez to, na przykład, że przychodzą pijani do pracy, się dziwią potem, że wszyscy mają ich za po prostu ludzi, na których raczej no nie można polegać. Ludzi niezbyt wiarygodnych i nic dziwnego, że on, na przykład omijają ich awanse. Do tej kategorii mogą należeć chronicznie samotne matki, które w jakimś dziwnym w dziwnym przypadkiem na każdego faceta, na jakiego trafiają. To im z tym facetem nie wychodzi. Płodzi im Bachora i je zostawia. I tak, taka samotna matka, na przykład z trzema Bachorami, potem no właśnie ma, ma problem, bo. A, no zdarzyło się, no tutaj był, był złym, złym facetem, tak. Trzeba, trzeba było chyba myśleć, zanim się rozstawiło nogi, nie? No i właśnie ludzie, którzy się nigdy nie uczą na błędach, Myślę, że to każdy, każdy z nas w pewnym, na pewnym etapie życia może mieć taki niestety, taką jakby blokadę umysłu, że może się na tych swoich błędach nie uczyć. Dlatego, jakby tutaj, nie wiem, z mojego punktu widzenia, trzeba unikać zwalania wszystkiego na, na innych bądź na, na los tylko właśnie analizować, co. W tej samej sytuacji w przyszłości należy zrobić inaczej, żeby się ten sam wynik nie powtórzył. No i właśnie odnośnie tych ludzi chronicznie nieszczęśliwych, chronicznie pechowych, tutaj, jeśli chodzi o interakcje z nimi, tutaj ważne jest, żebyśmy nie pozwolili, żeby ich problemy stały się naszymi problemami, bo ci ludzie uwielbiają eksternalizować czy też przenosić. Te swoje, swoje problemy niezawinione na innych. Nie, nie tylko sprowadzać jakby ten zły los również na, na, na ciebie, ale również starają się jakby zepchnąć konsekwencje tych swoich złych decyzji na ciebie, żebyś ty je naprawił. Dlatego właśnie no, nie ma sensu. Trzeba szybko wykryć taką osobę, zidentyfikować, że ona po prostu jest należy do tej kategorii ludzi chronicznie pechowych i po prostu unikać jakby pokusy pomocy jej właśnie ponieważ taka osoba szybko się przyzwyczai do tego, że te wszystkie kłopoty, które ona na siebie sprowadza, to ty będziesz rozwiązywał, więc ona będzie te kłopoty sprowadzać na ciebie. Jesteśmy na punkcie czwartym dopiero. Ok, Piąty typ osoby Chronicznie. E, e, znaczy chronicznie toksycznej. E, to jest osoba, która zawsze przy każdej okazji wyżywająca się obgadująca, czy też disująca inne osoby. Na przykład nie wiem, spotykacie się z laską w knajpie, i jedyne o czym ona rozmawia, o czym ona truje nam, pupsko to narzekanie na swoich byłych na przykład. W ogóle zresztą, jak spotykacie się z laską i ona zaczyna gadać o, o, o swoim byłym, to każecie jej zmienić temat, a jak wróci do tego tematu, to wychodzicie bez płacenia i więcej się z tą laską nie spotykacie. To jest podstawa. No, ale w każdym razie, właśnie, no na przykład kobieta, która ma taką przypadłość, że musi koniecznie obgadywać swoich byłych i mówić, jakie to byli, jacy to byli dranie, no to właśnie jest osoba toksyczna. Człowiek, który wyłącznie obgaduje na przykład swoich byłych pracodawców i narzeka, jakie to byli dranie, to też jest człowiek toksyczny, który nie jest w stanie, no nic, nic pozytywnego nie wniesie do twojego życia raczej. Ludzie, którzy w ogóle, którzy mają jakąś taką chroniczną skłonność do narzekania, do narzekactwa. Tutaj mogę na przykład e, wspomnieć z mojego doświadczenia o jakiejś randomowej lasce z, z pracy, która przyłazi do pomieszczenia socjalnego, narodowo-socjalnego. E, widzi, że ja się relaksuję i jem sobie bułeczkę, a ona mi nagle zaczyna i zaczęła mi narzekać, całą litanię w ogóle i jeszcze i ona jeszcze oczekuje, że ja to będę komentował i ją w tym wspierał w jej narzekaniu na pracę. O nie, tak nie będzie. W takiej sytuacji należy się odwrócić do takiej osoby tyłem. Udawać po prostu kompletnie zainteresowanego. Albo wyjść. Bo tacy ludzie to jest naprawdę, to jest drama, to jest horror. To są ludzie, którzy potrafią ci zatruć życie wtedy, kiedy chcesz się zrelaksować. Na cholerę ty masz wysłuchiwać jakichś po prostu żalów, jakichś w ogóle roszczeń, do których ty nie masz w ogóle nawet interesu, żeby się odnosić. Co cię interesuje, że jej się w tej pracy nie podoba? Nie chcę zmienić pracę no, do cholery. Albo na przykład ludzie, którzy w ogóle rozsiewają taką negatywną energię i ciągle narzekają, wtedy kiedy. Ich narzekanie niczego nie, nie zmieni, a tylko zatruwa atmosferę. Ech. Tutaj mógłbym, mógłbym właśnie mógłbym narzekać na takich ludzi godzinami. Narzekać na narzekających, ale właśnie tego nie będę robił. W każdym razie z takimi ludźmi wiadomo, no, trzeba unikać czy też ograniczyć yy, godziny przebywania, ale przede wszystkim też zdać sobie sprawę, że jakbyś chciał od takich ludzi poradę. To lepiej poszukaj gdzie indziej, bo tacy ludzie nie mają niczego sensownego do poradzenia ci. Po prostu naprawdę, aby zweryfikować, czy dana osoba w ogóle może służyć ci wartościową radą, to jest zadać sobie samemu pytanie, czy zamieniłbyś się z taką osobą miejscami. Popatrz sobie na, na przykład na jakąś grubą karynę, która ciągle narzeka, objala się, jest tu stała ma nadwagę. Czy ona jest w stanie ci cokolwiek doradzić sensownego w, w życiu? Przecież ona nie jest w stanie nawet ci poradzić, co zjeść na obiad? Chyba, że chciałbyś się tak spać jak ona. Naprawdę, no, osoba, z którą w życiu nie zamieniłbyś się miejscami w życiu, to nie może być w żaden sposób dla siebie autorytet, ani nawet osoba, której jakakolwiek porada, może coś wnieść wartościowego do Twojego życia. No. No, jeszcze kolejna kategoria ludzi toksycznych. Obiecywacze. A więc ci, ci właśnie wieczni obiecywacze, ludzie, którzy obiecują obiecują różne rzeczy, że Ci na przykład załatwią, obiecują że, nie wiem, ty ich o coś prosisz, oni obiecują, że tak, tak, tak szefie, tak, tak kierowniku coś, co tam, yy, tak ziom, yy, będzie towar towar na jutro, tak na, yy, na szóstą towar, będzie zadzwonię do ciebie i oczywiście nigdy z tych swoich obietnic się nie rozliczają to jest nieco to nie, nie jest to samo, co kłamcy i mitomani yy, tylko to, to są właśnie ludzie, którzy jakby sprzedają ci to false promise to też jest bardzo denerwujący rodzaj ludzi których też, też też warto taką osobę szybko zidentyfikować zanim zanim na stole pojawią się większe pieniądze bo taki człowiek może się kosztować krocie po prostu kiedy okaże się że jest jednak po prostu z rasy obiecywaczy tak, właśnie tysiąc wymówek. Ja na przykład nigdy, nigdy staram się nie składać właśnie takich obietnic bez pokrycia na cholerę. Po co? Po co mam, jakby, sprzedawać ten, ten taki towar, który nie istnieje? nie? To jest kompletnie irracjonalne. To jest no po prostu oszustwo. Wiedząc, że się nie wywiążesz z czegoś, to nie możesz tego obiecywać. No ale są po prostu ludzie, którzy. Nie widzą w tym nic złego, bo dla nich, tak samo jak właśnie ci, którzy źle zarządzają z finansami, nigdy nie spłacają długów, dla nich dotrzymywanie słowa, czy zrealizowanie założonego planu, to jest w ogóle jakiś, jakaś opresja. To jest dla nich to jest kosmos kompletny. To jest inny świat. Oni są po prostu, oni są, jak to się mówi, luft luftleute, tak, luft, y, ludzie powietrzni, tak tak to się mówi, mówiło w Niemczech na tych ludzi właśnie, tak, dla, y, to są ludzie, którzy, których jakby słowa nie niosą żadnej wagi, mogą powiedzieć w ogóle tysiąc słów, których żadne nie będzie prawdą, w sensie nie będzie niosło ze sobą żadnej wagi, żadnego zobowiązania dla nich, no, a inni będą ich traktować jako faktycznych partnerów, na przykład w biznesie. Macie jakieś właśnie wspomnienia z takimi ludźmi? O, Zgroza z Nowego Dworu Mazowieckiego. A, o sobie to można, można w ogóle całą waszą audycję poświęcić jego, że powiem, portretowi psychologicznemu. Właśnie próbuję sobie przypomnieć coś z tymi obiecywaczami e, takiego, co w mojej historii, w historii mojego żywota mnie tak bardzo zdenerwowało. Obiecywacze. A, no, no kurczę, e, p, dobra, z, e, z litości już nie wspomnę jej imienia i nazwiska. Ta laska, Laska z rudy śląskiej, <śmiech> <śmiech> która też mi obiecywała różnych rzeczy. Z żadnych się nie wywiązała. Szkoda gadać. Ale jakoś, jakoś nie, rozróżnienia na pł, płci tutaj w moim doświadczeniu nie, nie zauważyłem, żeby więcej było obiecywaczy wśród kobiet czy wśród mężczyzn. Wiadomo, że te, te, te różne typy toksycznych osobowości się często mieszają. W mitomanii często są właśnie obiecywaczami. Nałogi, alkoholicy często są ludźmi źle zarządzającymi finansami, co tam jeszcze. Ludzie nieszczęśliwi pechowi często też dysują innych cały czas. Tak to właśnie jest. A i jeszcze ostatni typ. Ostatni typ, jaki sobie zapisałem, to są ludzie, którzy stawiają uczucia ponad rozum, dla których w ogóle rozum czy też racjonalne podchodzenie do problemów, fakty, to jest czysta opresja, ponieważ oni są ludźmi uczuć. Oni czują. Więc jeśli. I czują, że Kościół katolicki prześladuje kobiety w Polsce, to należy protestować i rozwalać miasta, kościoły, samochody z dziećmi. Tak jak już było wspomniane na czacie, kompletnie bez żadnych, żadnego krytycznego stosunku do sprzedawanej im narracji. No i to jest świetna okazja, żeby nawiązać do tego, co się dzieje w Polsce, po prostu w jaki sposób. Mass media, które, jak wiadomo, manipulują i nigdy nie mówią całej prawdy, w jaki sposób mass media de facto wzięły udział w rozkręcaniu tej całej ruchawki związanej jednak z konkretną rzeczą natury prawnej w Polsce, czyli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zapisu w Konstytucji dotyczącego ochrony Życia, bo w Konstytucji artykuł 38 mówi, że życie człowieka jest chronione prawnie, i wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce interpretowały to w ten sposób, właśnie że życie człowieka się zaczyna od poczęcia jest to fakt naukowy, medyczny. Więc jeśli w Konstytucji, Konstytucja zapewnia tą ochronę życia człowieka, no to nie ma rozróżnienia na stopień rozwoju, etap rozwoju, że tak samo życie tego człowieka na etapie zarodkowym jest tak samo chronione jak na etapie niemowlęcym, jak i na etapie z starości. Więc ten ostatni wyrok Trybunału, to orzeczenie, jest w żaden sposób nie jest zaskoczeniem ale oczywiście te wszystkie Julki oraz ich biało-rycerze oraz ogólnie szersze warstwy społeczeństwa, które wyległy na ulicę kompletnie się nad tym chyba nie zastanowiły przecież tu, tu nie było żadnego zaskoczenia to nie, nie stoi za tym żaden kościół nie stoi za tym żaden PiS bo niepisowskie trybunały w ten sposób orzekały to nie PiS stworzył polską konstytucję. Więc dlaczego ten oczadziały i oszalały motłoch? MIG 1984 wpłacił 5 zł. Co sądzisz o propozycji Dziambora z Leszpartii i Wolność w sprawie kompromisu aborcyjnego? A, najpierw musiałby się zapoznać z tym, co wymyślił Dziambor. W każdym razie Naprawdę, to, co mieliśmy, to, 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 z czym mieliśmy do czynienia, to co widzieliśmy na własne oczy w, w, w tym momencie, czyli właśnie ten oczadziały zezwierzęcony motło, który w ogóle atakuje kościoły, nie wiadomo dlaczego, stosuje wulgarne e, zwroty w przestrzeni publicznej, które co, co tak naprawdę niosą ze sobą? Czy ci ludzie nie rozumieją, że do kwestii takich jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego należy podejść e, w sposób parlamentarny? Należy zaproponować coś pozytywnego w tej kwestii, czyli właśnie na przykład odpowiednią ustawę. Zaraz, teraz sobie przeczytam, co tutaj Dzambor zaproponował. Tak, w miejsce słusznie usuniętej przesłanki eugenicznej należy wprowadzić przesłankę wady letalnej jako niestosowanie uporczywej i darelnej terapii. No tak, bo przesłanka eugeniczna aborcji, a więc usuwanie. Człowieka z brzucha, dlatego że ma wadę rozwojową, jest oczywiście niezgodna z polską konstytucją. Tak jak już to wyłuszczyłem, ponieważ no, konstytucja i poprzednie orzeczenia chronią życie człowieka niezależnie od stopnia upośledzenia, jak i etapu życia człowieka. I tak tutaj piszą, likwidację przesłanki eugenicznej należy rozpatrywać jako działanie pozytywne. Uśmiercanie dzieci nienarodzonych tylko dlatego, że cierpią na nieletalne choroby, takie jak zespół Downa. Jest działaniem, które jednoznacznie określamy jako działanie barbarzyńskie. No tak. No i Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o wykreśleniu w całości przepisu ustawy, który zakładał dopuszczalność aborcji z, szos z szosonek eugenicznych. Tym samym zrównał prawnie na powyżej wady nieletalne z wadami letalnymi. No dobra, no to co? I teraz... Y i, I ich propozycja, tutaj, Dziombora i Partii Wolności, na czym polega? Nie za bardzo widzę. Czy to można zrobić ustawą? W ogóle, Śmieszne jest, jeszcze, jeszcze wracając do tych ludzi, ludzi toksycznych, czyli do, do tej kategorii historyków stawiających uczucia ponad rozum. Jak próbowałem ludziom na fanpageu Balcerowicza e, zwrócić uwagę na to, że to orzeczenie Trybunału właśnie jest zgodne z konstytucją stworzoną przez ludzi z Unii Demokratycznej, SLD i Kwacha Bawidamka, to jedna kobieta zamiast to przyjąć do wiadomości, czy może polemizować w jakikolwiek racjonalny sposób, to mi na priwa zaczęła wrzucać zdjęcia właśnie jakichś zdeformowanych płodów. Tak ci ludzie dyskutują, ale jak jak przeciwnicy aborcji właśnie mają na ciężarówkach zdjęcia abortowanych płodów, no to w ogóle już jest niedopuszczalne, to jest przemoc w życiu publicznym, po prostu epatowanie przemocą. Co tam jeszcze wymyśla, wymyślają ci zwolennicy mordowania dzieci? No w każdym razie chciałem tylko właśnie podkreślić, że ludzie, którzy w ten sposób dali się zmanipulować przez wąskie grono zawodowych manipulantów, zawodowych kłamców, czyli skrajnej lewicy feministycznej i innym tym, tym towarzystwom. Ci ludzie się dali zmanipulować grupą, które po prostu raz, że uwielbiają przemoc w życiu publicznym, co widać właśnie po tym, jak łatwo doszło do po prostu przemocowych zadym, niszczenia mienia, w, w kościołach, niszczenia właśnie prywatnych na przykład samochodów, atakowania ludzi czy ktokolwiek na przykład z moich znajomych, które już wywaliłem ze znajomych na facebooku przecież nie będę miał, nie chcę nie, nie, nie trzymać znajomych właśnie historyków stawiających uczucia ponad rozum czy, czy ci ludzie się kiedykolwiek zastanowili w tym momencie jak łatwo wyprać mózg, jak oni się dają, dają łatwo wyprowadzić w pole właśnie dlatego, że nie myślą że stawiają swoje uczucia uczucia wzburzenia uczucia, oczywiście to jest wszystko i tak yy, sfabrykowane, no przecież yy, co ich wzburza? Że nie będą mogły yy, zabić dziecka z downem? Yy, prawdopodobieństwo, że yy, w ogóle zajdziesz w ciążę yy, i będziesz miała dziecko z downem jest nader niskie, jak z tego co badałem w zeszłym roku na 375 tysięcy ciąż yy, nieco ponad tysiąc było usunięć ciąży yy, Usunięcie ciąży ma się z powodu wad płodu, z czego wad nieletalnych, no powiedzmy, załóżmy, że było, że było tego 50%, czyli 500 usunięć na 375 tysięcy ciąż to jest jeden promil. Po prostu mi to ręce opadają, jak od wczoraj czy tam przedwczoraj śledzę tego Facebooka i inne media społecznościowe i jaka jest narracja, jak ci ludzie się zachowują, moi znajomi, po prostu, czy to faceci, którzy są, stają się biało-rycerzykami i popie, popierają walkę o prawa kobiet? Nie wiem, jak to skomentować. No i właśnie nagle te, te moje, moje znajome, które nagle się obudziły, że, że ich prawa, rzekome prawa są łamane i nagle się stały po prostu wojowniczkami. Wojowniczkami o prawa kobiet. Ech. No, ciekawe, że ci sami ludzie jakoś nie protestowali w 2013, 2014, kiedy to było, kiedy ówczesny Trybunał Konstytucyjny zatwierdził zrabowanie 150 miliardów z otwartych funduszy emerytalnych, czyli Twoich emerytur, Karyno, Grażyno i Julko. Wtedy to w ogóle żadne prawa kobiet nie zostały pogwałcone, wychodzi na to. Czyli zakazanie Ci zamordowania dziecka, do, do którego szanse na takie zamordowanie i tak byś miała, tak jak mówiłem, 1 do 1000, nie wiem, tak dobrze mówię? jeden promil, tak? Szansa na to byś miała tak małą, natomiast to, że Ci zrabowano 150 miliardów z emerytur Polek Polaków, to Ci kopię to przeszło około dupy. No, bo przecież rząd zapłaci, nie? Albo rodzice ci zapłacą, Julko. Storycznie tak, bełkoczę, ale jestem w bardzo złej kondycji psychicznej od paru dni. No, także wracając do, naszej, do naszego tematu audycji o toksycznych ludziach. Unikajmy. Po pierwsze, kłamców, mitomanów, kiciarzy i ściemniaczy. Po drugie, unikajmy nałogowców. Alkoholików, palaczy i narkomańskiego ścierwa. Po trzecie, unikajmy ludzi źle zarządzających finansami osobistymi, ciągle zadłużonych, ciągle sępiących. Mm, tak. Po czwarte, unikajmy ludzi chronicznie nieszczęśliwych i chronicznie pechowych. Takich, którzy wszystko zwalają na zły los. Unikajmy ludzi, którzy. Nie potrafią usiedzieć bez wrzucania na innych ludzi. Unikajmy obiecywaczy, którzy ciągle obiecują, nigdy nie dostarczają. No i przede wszystkim unikajmy histeryków stawiających uczucia ponad rozum czyli przede, wszystkich, przede wszystkim Julek z Twittera i Instagrama, Grażyn Karyn. Z Facebooka, jeśli macie ich wśród znajomych, to warto, warto wyczyścić listę znajomych, po prostu. A jeśli z takimi ludźmi musicie na co dzień się zmagać w życiu, to naprawdę współczuję. A, jeszcze odnośnie tego, bo te masowe protesty teraz w Polsce to ci ludzie bez żadnej wyobraźni zaczęli blokować y, ulice, a więc również zatrzymywać. Uniemożliwiać przejazd samochodom. W, w tym momencie jest to działanie całkowicie bezprawne, uderzające w dobrobyt nas wszystkich, jeśli ktoś zatrzymuje samochód, a znaczy, jeśli tłum zatrzymuje samochód na ulicy. Ja się dziwię, dlaczego policja nie zaczęła po prostu pałować, yy, oczyszczać ulicę z tego motłochu. No bo yy, nie wiem, człowiek z dzieckiem, na przykład. Gdzieś musi szybko dojechać, a tutaj na drodze staje mu tłum graży, Julek i ich białorycerzy kakoldów. I jeszcze mają pretensje, że ktoś próbuje przejechać tą ulicą i nie solidaryzuje się z ich walką o prawa kobiet. Gdzie w takiej sytuacji jest policja? Kurczę no. A gdyby na przykład ten człowiek jechał ze starszą osobą, która, która Właśnie, na przykład, umiera na koronawirusa, to też tutaj zastępy protestujących julek mają pierwszeństwo na ulicy. To jest w ogóle nie, to jest draństwo, żeby pozwalać, żeby jakiekolwiek władze pozwalały na to, żeby ludzie protestujący wylegali na ulicę. Ulice są dla samochodów, dlatego ja tutaj jestem zwolennikiem takiej interpretacji przepisów, że w wolnym kraju wolny człowiek wchodząc na ulicę ma prawo dać się rozjechać. Do tego uważam, że kierowcy, którzy chcą przejechać, a blokuje im drogę tłum julek, powinni po prostu wjeżdżać w nie, a potem to już właśnie sąd, sąd powinien takie sprawy oddalać, jeśli, jeśli jakaś ulka wytoczy sprawę o, o przejechanie po jej nodze. To jest po prostu masakra. Co jest? Czemu nie ma więcej komentarzy? Co jest? Będziemy chyba kończyć, jeśli nie, ma, nie lecą żadne pytania. Kolok 9 pisze. Ostatnio przeczytałem Hoppego teorię socjalizmu i kapitalizmu. Świetna lektura. Owszem. Jest, co ciekawe, jest to tak naprawdę jedyna książka Hoppego, która jest systematycznym traktatem, bo wszystkie jego późniejsze książki to jest zbiór esejów tak naprawdę. Jeśli chodzi o te protesty, to widać, że tak wąska grupa skrajnej lewicy, która to wszystko napędza, no to są ludzie bardzo, ale to bardzo spragnieni przemocy, bo nie wiedzą, że normalny człowiek unika przemocy, on się nie angażuje w tego typu akcje za dymy, więc normalny człowiek na przykład nie będzie specjalnie wychodził na ulicę bronić kościołów. A człowiek to się zaczyna zmieniać po prostu, bo w normalnie ludzie zobaczyli, z czym mają do czynienia, ze, po prostu, ze zwierzętami na dwóch nogach. Nie tylko kibice y, klubów sportowych, ale również właśnie normalni ludzie tworzą jakieś takie patrole. Patrole broniące katedry i kościołów. Czasowo Marcinkowy, Marcinkowski pyta Lubicie Izrael? Czy Czemu macie flagę Izraela? Ponieważ Izrael... To jeden z nielicznych krajów, gdzie kwestia obrony narodowej jest brana poważnie. 90 kser. Nałogowi zakupoholicy. Tak, właśnie o, o tej grupie nałogowców nie wspomniałem. Faktycznie zakupoholicy, tak, ale to chyba głównie wśród kobiet istnieje. To no, chyba najbardziej zrozpowszechnione, czyli właśnie laska nie może po prostu usiedzieć po prostu musicie sobie przynajmniej na przykład raz na tydzień kupić coś ładnego, czy w jakiś inny sposób nagrodzić swoją próżność. Karol Wasilowski tutaj właśnie wyraża oburzenie, że uwierzyliśmy w bajkę o, o tym, że laska była w USA. To było jeszcze w czasach przed Facebookiem akurat, przed Instagramem. No te, teraz, teraz to by na przykład nie przeszło, nie. Teraz może łatwo zweryfikować. Chyba, że ma wszystko prywatne na, na profilu. Ale no jest, jest parę innych jeszcze sposobów, na które można zweryfikować, czy ktoś był w jakimś kraju. nie? Można mu zadać jakieś pytania yy, drobiazgowe, jeśli samemu się zna na nie odpowiedzi. O! Kto dzisiaj przechodzi do kogoś i pali bez pytania? Dzisiaj nie wiem, czy tak to, to wygląda, ale jeszcze 12 lat temu to były takie akcje, że t, Właśnie taki patopalacz po prostu bez pytania w domu ci potrafił wyjąć fajkę i zapalę sobie, dobra? I w ogóle bez pytania zapalanie i pali, tak jakby to było coś normalnego. Zresztą no, nie chodzi nawet o palenie w domu, ale na przykład w knajpie siedzi z, z innymi ludźmi i zaczyna jarać, nie pytając, czy, czy może zapalić, nie? Bo on jest przecież w knajpie dla palących, nie? No to. Jeszcze przez zakazem palenia w knajpach tak było. Po prostu nie, nie dało się wejść do knajpy bez, bez niestety, bez tego, że, się, że kto, ktoś obok ciebie po prostu będzie bez pytania ci dmuchał w twarz dymem z okropnych, tanich fajek. No bo cóż, no jeśli chciałeś z kimś w knajpie pogadać, to duża szansa była taka, że był palaczem, nie? Kiedy według ciebie zaczyna się życie ludzkie? Ale to nie jest, to nie jest pytanie przecież według Kogokolwiek, tylko fakty są takie, że życie ludzkie się zaczyna w momencie poczęcia. Jest to fakt medyczny. Dlaczego się nie miałoby wtedy zaczynać? Wszystkie procesy życiowe się wtedy zaczynają. A, właśnie. Jest taka posłanka w Sejmie, kiedyś z nowoczesnej, obecnie z SLD. Była żona Skinheada, Joaśka, ale jej, jej, jej mąż Skinhead niestety zginął. I ta osoba, która teraz udaje lewicą, lewicówkę. Jest, po prostu jest bezmiarem intelektualnego po prostu, wstecznictwa. Ją nieźle w, 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 nieźle w audycji w RMFFM Robert Mazurek podszedł, bo ona stwierdziła, że, yy, że, powi że powinniśmy uznawać, że życie się zaczyna w momencie urodzenia. Tak. Wtedy, yy, kiedy zaczyna bić serce. A serce przecież zaczyna bić, kiedy zarodek ma 6 tygodni. Także ci ludzie nawet, oni nie mają pojęcia, o czym mówią. Właśnie taka jo Joanka Scheuring-Wielgus, ona myśli, że zna doskonale bi biologię i będzie w stanie na podstawie w ogóle faktów biologicznych, których nie zna, yy, będzie poprawiać, czy to ustawodawców, ale w sumie sama teraz jest ustawodawcą no, w parlamencie, ale będzie, będzie w takim wypadku yy, poprawiać sędziów Trybunału. Znalazła prosty sposób na... Zaoranie sędziów trybunału odkryła, że, że serce dziecka zaczyna bić dopiero po urodzeniu. A, czyli serce zaczyna bić około 23 dnia, a jest słyszalne 6 tygodnia przez USG. W ogóle ten frazes frazes moje ciało, moja sprawa, no jest oczywiście kompletnie debilny, bo dokonując aborcji, nie decydujesz o swoim ciele, tylko o ciele innego człowieka kompletnie odrębnej istoty. Ale to, co mnie najbardziej denerwuje, to to epatowanie przez różnej maści lewaków i pseudoliberałów, to epatowanie terminem wolność wyboru. Freedom to choose, freedom to live, live, live. Przecież, ci, nie wiem, czy ci ludzie zapomnieli, że częścią składową terminu wolność jest również odpowiedzialność? Nie można sobie wycierać gęby, tym frazesem, że na przykład ta autorka Muminków, czy to był autor Muminków, kto, kto napisał Muminki? W każdym razie, osoba, która jest autorem baj, bajek o Muminkach, rzekomo wierzyła we Freedom to Live, więc Kaja Godek nie może używać Muminków do tłumaczenia dzieciom, że już nie będzie więcej można zabijać Muminków. Ale przepraszam bardzo, Freedom to Choose. Wolność wyboru to nie jest przyzwolenie na dowolne pozbawienie życia istot ludzkich. Czy ci, właśnie ci ludzie kompletnie sobie nie zdają sprawy chyba, że kwestią fundamentalną, znaczy składową, fundamentalną pojęcia wolność jest właśnie również odpowiedzialność za czyny, które się popełnia. Czyli, jeśli poleciałaś sobie w tango na karuzeli kogut, Kogutów, i zaszłaś w ciąże, no to sorry, ale Twoje freedom to live w, w, w tym momencie styka się z odpowiedzialnością za te wybory, których dokonałaś. I masz w sobie w tym momencie drugiego człowieka, który jednak też chce skorzystać z wolności do życia i nie być wyabortowanym. No ale. W, to jest właśnie, to, to jest typowe. Tak jak, tak jak to Korwin często mówił, że to są liberałowie od pasa w dół, nie? Że, że tacy na poły liberałowie, że ta kwestia odpowiedzialności w ogóle odpada w ich rozumieniu wolności, w ich interpretacji terminu wolność wyboru. O, tutaj właśnie Tygra pisze o, o Januszinio właśnie z tym wydawaniem na drugie wzdety forsy. No tak, to jest najprostszy sposób na leczenie kompleksów Czyli wydawanie dużej ilości forsy na, na fajne gadżety. Nawet jeśli rujnujecie to. No właśnie, tutaj jeszcze się odniosę do kwestii pożyczania pieniędzy. No czasami, czasami jest to niezbędne, ale kurczę. Nie, serio, naprawdę wolę żyć jak biedak totalny i odkładać, niż, niż właśnie przepultowywać hajs. Każdego dnia na jakieś głupoty, a potem właśnie pożyczać od znajomych i właśnie, i, że powiem, ten wizerunek sępa, tudzież zadłużacza u nich umacniać. To serio wolałbym głodować niż pożyczać na jedzenie. A tak, Janusz nie zdecydowanie jest chronicznym nieszczęśliwcem, biorąc pod uwagę jego przygody. I tyle. Dobra. Ok, to dzięki za udział w tej audycji. Cóż, musicie być bardziej hojni nazywnym razem.